Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 22. sesję Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Witam serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą sesję w osobach Katarzyny Mittelstedt i Mateusza Rosoła z Fundacji Stańczyka, którzy już byli gośćmi u nas. Chcę tylko przypomnieć, że fundacja przeprowadza taki monitoring rady dzielnic, jak wygląda praca, jakie radni wdrażają pomysły i też na pewno będziemy porównywani do innych rad dzielnic. Ten materiał, który dzisiaj się nagrywa, również będzie można obejrzeć w internecie. Jest taka serdeczna prośba naszych gości, żeby każdy z Państwa krótko przedstawił się, czy myślę podał imię, nazwisko, ewentualnie czy jakąś funkcję pełni w Radzie? Wystarczy myślę, że imię, nazwisko, ale jeżeli ktoś chce podać również funkcję, jak najbardziej. Bardzo jak najbardziej, ale zanim byśmy ewentualnie do tego przystąpili, krótkie wyjaśnienie, czemu mamy takie dzisiaj opóźnienie, mianowicie z Panią Wiceprzewodniczącą uczestniczyliśmy w ważnym spotkaniu, bardzo ważnym spotkaniu z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych przy prezydencie, panem Bogdanem Gonzalem, jak również z wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa, panią Małgorzatą Jantos. Niezależnie od tego zarząd musiał jeszcze odbyć posiedzenie zarządu i o ile to szybko sprawnie w zasadzie przeszło, bośmy się bez mała zmieścili przed czasem, to jednak naniesienie poprawek czy autopoprawek w drukach, o które prosiła też między innymi Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, no troszkę musiały potrwać, stąd to opóźnienie, za które serdecznie przepraszam. W takim razie pozwólmy, że przystąpilibyśmy do zaprezentowania nas jako radnych przed telewizją. Bardzo proszę, może od lewej strony od pana Adama, czy ktoś tam na... O, pan Wojtek. Wojciech Bartowski. Kucharczyk Marcin. Adam Kozik. Bogdan Nowak. Stefan Suliński. Łukasz Kwilin-Lubowski. Marcin Dzierżak. Łukasz Wyrobiec. Bogdan Smok. Alicja Jackiewicz. Artur Siwa. Andrzej Kędzior. Jacek Domański. Maja Szpęta. Ewa Nowak. Agata Wasilewska. Waldemar Janusz. Krzysztof Duda. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy w takim razie do kolejnego punktu. To jest przedstawienie projektu porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 21. Punkt trzeci, zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk nr 195. Punkt czwarty, opinia w sprawie rozkładu godzin pracy Aptek Krakowskich w roku 2013, druk nr 196. Punkt piąty, przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą, druk nr 197a, czyli po autopoprawce. Punkt szósty, przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli, druk nr 198a, również była autopoprawka zarządu. Punkt siódmy, zmiana w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy 6 na rok 2012, druk nr 199. Punkt ósmy, zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, druk nr 200a, czyli też po autopoprawce zarządu. Punkt dziewiąty, oświadczenia i komunikaty.